Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami: biada wam. Słuchanie Jezusa Chrystusa czasami związane jest z doświadczeniem tego, że wypowiada on niezwykle trudne treści. Chcielibyśmy Boga, który nieustannie jest w dobrym humorze, nieustannie mówi pocieszające słowa miłości i nieustannie zwraca się do nas z tą miękkością, której oczekujemy, bo nieustannie czujemy się niepocieszeni. Tymczasem Bóg objawia nam prawdę, a prawda czasami bywa bardzo bolesna i wymagająca. I biada nam, gdybyśmy Ewangelię traktowali wybiórczo, gdybyśmy słuchali tylko połowy Ewangelii. Biada nam, gdybyśmy nie zawierzyli swojego życia Chrystusowi i gdybyśmy nie oddali Mu swojego serca. Biada nam, bez Chrystusa wylądujemy w piekle. Do zobaczenia jutro.